Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, wiadomość z ostatniej chwili. Stosunkiem 232 do 222 posłowie przegłosowali, że referendum w sprawie sześciolatków nie będzie. Oczywiście przed chwileczką był wywiad z premierem i premier ma pełne zaufanie do PSL-u, który oczywiście, jak zawsze, był za. Ciekawe za ile. Ma zaufanie do PSL-u poza posłem Kłopotkiem. Pozdrowienia dla posła Kłopotka. Proszę Państwa, 4 miliony podpisów poszło i tak dalej. Jeśli ktokolwiek z Państwa ma kłopot z tym właśnie faktem, proszę spytać się radnych w Waszym regionie, radnych PO. Oni oczywiście będą za, nawet przeciw. Jeśli chcecie ich rozliczyć, to niebawem będą wybory. W moim regionie, w moim mieście, w Koninie, od nastu lat ci sami radni czynią to samo, czyli miasto jest jedną wielką dziurą bezrobocia, także należałoby troszeczkę to miasto odświeżyć, wymienić 70% radnych. Także w tą stronę proszę nie mieć pretensji do Warszawy, ponieważ do Warszawy nie pojedziecie, a marudzenie między sobą nic nie da. Nie naciskać, wymieniać radnych i to wszystko. Następna sprawa. Przegląd Koniński, strona numer 14. Zapytanie. Dlaczego nastolatki są agresywne? Dlaczego wzrost, jeśli chodzi o kwestie przestępczości, no, bardzo duży procent, wielkie dylematy. Jakie jest rozwiązanie, co jest powodem? Proszę Państwa, z doświadczenia wiem, że jeśli się chce, to można wszystkiemu przeciwdziałać. Przez lata byłem na dworcu autobusowym, mieliśmy tam siedzibę i co można było zauważyć, bez pomocy sokistów, bez pomocy Straży Miejskiej, bez pomocy policji, był tam porządek. 13 grudnia będziemy mogli oczywiście zobaczyć, jak dworzec autobusowy w Starym Koninie będzie rozwalany, ale mogę opowiedzieć o tym, w jaki sposób można doprowadzić do tego, że na dworcu, że w danym regionie nie będzie dealerów, nie będzie też bezdomnych, nie będzie też osób pijanych na poczekalni i w okolicy poczekalni. To jest wszystko kwestia chciejstwa. Jeśli się chce, to można, ale do tego jest potrzebny, proszę Państwa, odpowiedni komendant w danym regionie. Akurat wtedy w Starym Koninie jeszcze była komenda, jeszcze nie była przeniesiona i można było się porozumieć. Porozumienie też istniało między osobami, które zajmowały się procederem. Trzeba było znać wszystkie te osoby, trzeba było z nimi ustalić. Kwestia różnic między dworcem autobusowym i PKP. Zauważmy, osoby, które przebywały na dworcu autobusowym, mogły przyjść o każdej porze i były bezpieczne. Na PKP, mimo że są sokiści, mimo że jest Straż Miejska i mimo że jest policja w Koninie, wieczorem strach się bać. Tam rządzą bezdomni, narkomani, dilerzy i cała reszta. Gdzie jest w czym jest problem, gdzie jest rozwiązanie? No moim zdaniem w dzielnicowych i w policji. Tutaj problem rozpoznania, tutaj jest problem po prostu zainteresowania się, kto jest kim i wprowadzenia odpowiednich procedur. Niestety, od lat jest ten sam problem z dworcem PKP. Strach się bać. Ponieważ nikt nie wymaga od służb, ponieważ nikt nie stara się naciskać, żeby te służby w ciągu tych paru godzin robiły, co do nich należy. Rozpoznanie to też kiepska sprawa. Każdy udaje, że nic nie widzi, nie widzi samochodów, które dealują, jeżdżą i oczywiście można je z daleka rozpoznać. A może też udział w tym mają, co niektórzy. Zacznijmy się nad tym zastanawiać. Już taka historia kiedyś była w pewnym lokalu pod przeglądem Konińskim. Zauważmy. Także zapraszam, strona numer 14, przegląd Koniński. Rozwiązanie jest, tylko czy służby będą tego chciały?